Głos z szatni bielskiego rekordu. Na ile bielszczanie czują się przygotowani do ligowej inauguracji i długiego, ciężkiego sezonu? Ja myślę, że bardzo dobrze, bo pracowaliśmy naprawdę bardzo ciężko. Nie przypominam sobie okresu przygotowawczego, w którym tak ciężko pracowałem. Wiadomo, te sparingi, które graliśmy już w końcówce, były dosyć ciężkie, bo nogi były, można powiedzieć, jak z kamienia. Natomiast jeszcze jest czas do tego, do ligi i myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. A wyniki tych sparingów, jedne bardzo obiecujące, inne zastanawiające. Ja myślę, że tak, że ten początek wyglądaliśmy bardzo dobrze fizycznie i te zespoły, które dopiero zaczynały, my je zabijaliśmy trochę taką fizycznością, bieganiem, bo wyglądaliśmy naprawdę bardzo świeżo. No te sparingi z Kuldimem traciliśmy, myślę, że głupie bramki, natomiast w tych meczach wcale nie wyglądaliśmy jakoś tragicznie, po prostu te błędy trzeba poprawić, przeanalizować i na ligę już być gotowym. Życzymy zdrowia przede wszystkim. Dzięki bardzo i życzymy wszystkim mistrzostwa Polski. Nie trenerskim, nie działaczowskim, a okiem byłego wieloletniego zawodnika futsal Ekstraklasy. Piotrze, jaki to będzie sezon rekordzisty? No w ogóle jaki to będzie sezon w futsal Ekstraklasie, bo takiego chyba jeszcze nie było, nawet z uwagi na to, że my rozmawiamy praktycznie w połowie sierpnia, a tu już za tydzień pierwsza kolejka ligowa. Chyba nigdy tak, na pewno nigdy tak wcześniej sezon nie startował, raczej to był okres jeszcze sparingów czy jakichś turniejów, więc ciężko mi powiedzieć. Myślę, że to będzie sezon niepowtarzalny w kontekście tego, że liga jest bardzo rozbudowana, dodatkowo wchodzą play-offy, także zmienił się tryb gry reprezentacji, która częściej będzie grała, więc myślę, że to będzie ze wszechmiar wyjątkowy sezon i myślę, że mądrzejsi będziemy za rok i wtedy bym był bardziej skłonny odpowiedzieć na to pytanie. Chciałbym w Tobie pobudzić rzekłe hazardzisty. Na którym miejscu przewidujesz ukończone rozgrywki ligowe rekordziści? Cóż, ja mogę tylko jedną rzecz powiedzieć. Celujemy w pierwsze miejsce i wierzę, że to mistrzostwo wróci do Bielska-Białej. Dzięki serdeczne. Dzięki. Trenerze, jesteśmy po kilku tygodniach przygotowań bielskiego rekordu do sezonu 2022-2023. Czego możemy oczekiwać jako sympatycy, kibice naszego zespołu przed nadchodzącymi rozgrywkami? Na ile jesteś zadowolony po przygotowaniach? Generalnie jestem zadowolony, jak pracujemy ten 6 tygodni. Mamy dobra, fajny ten sezon, jak tylko robimy jedną zmianę. Łukasz Biel koniec ten sezon, a mamy ten nowy transfer, Gianni Corpera, no ale on był tutaj dwa lata, no i jak trener, oni wiedzą, jak jest ten system, co będziemy grać, jak jest ten mój pomysł, no i to do końca pomóc, bo ten pre-sezon nie potrzebujemy trenować jak system, jak są mój pomysł, no tylko pracujemy konkretne detale i to był, no i ten sezon na pewno będzie ten bardzo agresywny rekord, jak ostatnia sezon, ten rekord to lubi atak, to lubi mieć piłki, ale też będzie ten rekord, jak w dużą ambicję. Ostatnia sezon był kilka moment, jak nie jestem dobra moment, dobra forma. I to była moja praksa, no to moja wina. I pracujemy, no, ten 6 tygodni, kiedy będzie ten moment, co możemy być. No, jak ten system, jak jest ten barian na obrona, ten barian na atak. I generalnie po ten 6 tygodni i po ten ostatni debut sparring, wiemy, jak jest nasza mocna strona. Wiemy też, jak są ten słaba strona, jak musimy reagować, ale generalnie każda chłopaki praksa bardzo, bardzo, bardzo dobra. Nie ma na razie poziom jest wysoki, teraz będzie trudny moment, bo teraz będzie oficjalny mecz, oficjalne minuty, no. Niestety nie możemy grać 11 chłopaki każdy mecz, ale w cierpliwość i czas, do końca pierwsza runda każda chłopaki będzie ważna ten drużyna. I ja będę pokazać, jak potrzebujemy każda chłopaki indywidualnie do wygramy ten futsal Ekstraklasa i super puchar i puchar.